Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Grówki z Krawaniem. Dzisiaj przygotowujemy mini tarty z rabarbarem karmelizowanym w miodzie i wanilii. Będzie bardzo pysznie. Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał i zostawcie łapkę w górę, jeśli podoba Wam się film. Do przygotowania tart będziemy potrzebowali 70 g mąki ryżowej, 70 g mąki kukurydzianej, 70 g mąki gryczanej, jednego jajka, 70 g ksylitolu i 100 g masła. Masło musimy rozdrobnić na małe kawałki, a następnie ze wszystkich składników zagnieść ciasto. Foremki dokładnie smarujemy masłem. Ciastem wylepiamy posmarowane wcześniej blaszki. Tak powinny wyglądać gotowe małe tarty. I wszystko powędruje do lodówki na około pół godziny. Odkrawamy końcówki rabarbaru. Rabarbar będziemy kroili w takie mniej więcej 2-centymetrowe kawałki. Laskę wanilii przekrawamy wzdłuż. A następnie wydrążymy z niej ziarna za pomocą noża. Teraz zajmiemy się przygotowaniem rabarbaru. Rozgrzejemy na patelni solidną łyżkę miodu. Kiedy praktycznie cały miód już się stopi, dodajemy rabarbar. Wszystko teraz musimy delikatnie zamieszać. Dodajemy wcześniej wydrążoną wanilię. Wszystko dalej delikatnie mieszamy i wszystko karmelizujemy do czasu, aż rabarbar będzie miękki. Wyjmujemy nasze spody z lodówki i teraz wszystko delikatnie podziurkujemy. Nakładamy do naszych spodów rabarbar i wszystko będziemy piekli w piecu przez 25 minut w temperaturze 180 stopni Celsjusza. Tak wyglądają gotowe tarty. Na koniec zobaczycie jeszcze zdjęcia. Jak zauważyliście, mieszałem różne mąki do tart, ale nie musicie tego robić. Możecie skorzystać z jednej dowolnej, na przykład orkiszowej. Robimy tak, ponieważ chcemy, żeby były bezglutenowe. Dzięki za ten odcinek, zapraszam na kolejne i oczywiście zachęcam do zobaczenia poprzednich. Na razie, pa!